Prokuratura skierowała dwa akty oskarżenia przeciwko Klementynie S. Warszawa. Klementyna S. Dwa akty oskarżenia przeciwko aktywistce strajku kobiet. Prokuratura skierowała do sądu dwa akty oskarżenia przeciwko Klementynie S. Aktywistka strajku kobiet została oskarżona o naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza i zniszczenie zabytku. Do Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście prokuratura skierowała dwa akty oskarżenia przeciwko Klementynie S. Pisarka i aktywistka ogólnopolskiego strajku kobiet odpowie za namalowanie czerwonego pioruna na zabytkowym kościele, oblanie policjanta farbą i wtargnięcie na teren Trybunału Konstytucyjnego. Czerwona farba na mundurze pod koniec września prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście zakończyła dwa postępowania, w których status podejrzany miała Klementyna S pisarka i aktywistka ogólnopolskiego strajku kobiet. Pierwszy czyn, za który Klementyna S. odpowie przed sądem dotyczy zdarzenia z 28 stycznia 2021 roku. Klementynie S. zarzuca się, że w Warszawie przy Aleja Szucha naruszyła nietykalność cielezną funkcjonariusza policji poprzez ochlapanie munduru czerwoną farbą, przekazała prokurator. Aleksandra Skrzyniarz Rzeczniczka prokuratury okręgowej w Warszawie. Z informacji przekazanych przez prokuraturę wynika, że w wyniku działania S umundurowanie funkcjonariusza stało się niezdatne do użytku. Piorun na kościele aktywistka jest również oskarżona o to, że tego samego dnia wdarła się do ogrodzonego terenu należącego do siedziby trybunału Konstytucyjnego. Tym samym aktem oskarżenia objęto także Przemysława S. oraz Łukasza S. Którzy mieli wspólnie z Klementyną S. wejść na teren TK. W odrębnym postępowaniu Klementynie S. przedstawiono zarzut uszkodzenia zabytku poprzez namalowanie czerwonego pioruna na elewacji kościoła pod wezwaniem świętego Aleksandra przy Placu Trzech Krzyży w Warszawie. Kościół ten jest wpisany do rejestru zabytku od lipca 1965 roku, podała prokurator. Skrzyniarz